Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam wszystkich youtuberów. Na poprzednim spotkaniu rozpoczęliśmy rozmowę na temat kursu przygotowującego do egzaminu brokerskiego w branży ubezpieczeń. Dziś chciałbym porozmawiać z panem na temat samej treści kursu i na temat metodyki tego kursu. Co pan mógłby powiedzieć naszym widzom, naszym słuchaczom na temat samej metodyki? Co daje taki kurs? Jaką daje przewagę w stosunku do samouków? Tak, to taka słynna cytata jest Leona Leszka Szkutnika, że ludzie się dzielą na samouków i na nieuków. To jest tak, że kurs czy jakikolwiek wykład nie jest w stanie wiedzy w żaden sposób wtłoczyć. Również przy tym kursie przygotowującym do egzaminu brokerskiego, no, nauczenie na kursie wszystkiego od podstaw nie jest możliwe. Zresztą, żeby uzyskać uprawnienia brokerskie, no, trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć praktykę przynajmniej 2 lata, trzeba się legitymować 2-letnią praktyką w ciągu ostatnich 8 lat. To między innymi z tego względu, że jest potrzebna pewna wiedza podstawowa. Natomiast kurs jest w stanie tą wiedzę usystematyzować, jest w stanie ją stosunkowo korzystnie, poręcznie niejako ułożyć, tak, żeby potem na egzaminie można było z niej korzystać. No i na pewno w ciągu 4 dni takiej intensywnej pracy można sporo wiedzy z tego kursu wynieść. A proszę mi powiedzieć, czy korzysta pan z jakichś szczególnych metod edukacyjnych, dydaktycznych, które zapewniają lepsze przyswojenie materiału przez uczestników takiego kursu? Tak, korzystam od prawie 30 już lat z systemu znanego, powszechnie stosowanego w nauczelniach, stosowanego też tak samo do nauczania osób dorosłych, mianowicie systemu map pamięci. Jest to system taki, który poprawia zdecydowanie zapamiętywanie. Mapka pamięci to coś w rodzaju mapy naszego myślenia. Każdy temat, każda część materiału, który jest przerabiany, który jest też tak samo wykładany przeze mnie, zaczyna się ten materiał od jakiegoś centralnego punktu, od którego potem rozchodzą się pewne takie podtematy i dzięki temu ten system niejako oddaje nasz sposób myślenia, sposób zapamiętywania. A proszę powiedzieć, jak uczestnicy kursu odbierają właśnie tego typu metody? Jak reagują na takie nowatorskie podejście do dydaktyki? Część już spotykała się z mapkami pamięci, dlatego że, tak jak powiedziałem, nie jest to coś takiego, co nie byłoby znane. System jest od półwiecza stosowany przez amerykańskie firmy, przez amerykańskie uczelnie. Tam został stworzony, tam został opracowany, więc na chwilę obecną on zasadniczo tylko i wyłącznie służy temu, żeby tutaj to zapamiętywanie było lepsze, i to rozumieją również słuchacze. Po jakimś czasie pracując z mapkami pamięci, dlatego że w tych mapek pamięci na całym kursie mamy około 15, oni już uczą się, w jaki sposób ta mapka pamięci wspiera ich w tym zdobywaniu wiedzy, w takim jej systematyzowaniu, powtarzaniu, układaniu. Na zakończenie proszę powiedzieć, jakie materiały otrzymują uczestnicy kursu? Oprócz oczywiście tych 15 mapek pamięci, które obejmują zasadniczo cały materiał i których celem jest również to, żeby można było tuż przed egzaminem dokonać szybkiej powtórki. Z mojego doświadczenia wynika, że tuż przed egzaminem okazuje się, że tego czasu jest bardzo mało, więc te mapki wtedy są niezwykle użyteczne. Ale oprócz mapek pamięci uczestnicy kursu otrzymują przede wszystkim najnowsze akty prawne, z którymi zawsze jest problem w internecie, gdyż aktualne wersje nie zawsze są dostępne. Oprócz tego do tych aktów prawnych otrzymują obszerne komentarze, które pozwalają im wtedy, kiedy dane
dany przepis prawa ich zainteresuje, albo też tak samo wzbudza jakieś tam spory, mając komentarz można uzyskać tutaj kompletną informację na ten temat. Mamy też tak samo sporo artykułów prasowych, sporo opracowań własnych, z których ja korzystam. Niekiedy trafiają się też tak samo podręczniki, które zostały specjalnie zakupione na ten cel i one również są w tym pakiecie materiałów, który otrzymują słuchacze w formie elektronicznej. Oprócz tego podstawowe opracowanie, takie metodyczne, jest w formie pisanej i to jest ten taki zestaw, który startowy każdego słuchacza. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję.